Dobrze, to teraz ja losuję. Wielu poza tym ostre rzeczy, dlatego też. Nercy! Te same, co masz z innego tego filmu, tak? Tak, już miałam je w amerykańskim boksie i widać od razu, że one są z USA. Mamy tutaj... To weź to, to, to... Są to cukierki owocowe, kolorowe. To weź to otwarte opakowanie, gdzie masz jest tutaj i... Nawet to jest to samo opakowanie, widzicie? Ten sam smak, to samo opakowanie. Mamy otwarte, więc nie będziemy otwierać, bo... Jacek... O Jezus, Jacek może spróbować. Mnie... musi się otworzyć. A to nie otwarte? O, Jacek wam pokaże, jak to wygląda do kamery. Ukazuję. No. Takie małe kuleczki i są po prostu słodkie. Słodkie kuleczki. I twarde. I twarde, taki cukier. Dla mnie to jest takie 3 na 10, nie lubię takich rzeczy. Mi to się nie podoba. Więc nie jestem zadowolona, że jest kolejna powtórka. Nie. Proszę, Jacek. Czekaj. Bo ty oceniłaś, a ja nie. A, zapomniałam sobie. Dziękuję za pozwolenie. Dla mnie to było za słodkie, no jakby sam cukier jadł, ewentualnie cytrynę, bo tam cytryny trochę kwaśne było. No to jest takie czwórka. No i proszę, losuj. Losuję, bo i tak wszystko widać. O, takie ładne. I jest to czekolada. Ją też mieliśmy w amerykańskim boksie, tylko nie mieliśmy z tą posypką, bo tutaj jest Sparkles and Cream. Nie, to jest brytyjskie chyba. W amerykańskim boksie to miałam. Może być amerykańskie, nieważne. No to jest ogólnie, pójdziesz do Oshona, to też jest ta czekolada, kosztuje 10 zł w Oshonie. Puszka, wydawana. I jest dobra. To niby jest tego, jak się nazywa, rodzinowe ciasto, tak napisane to jest. No, to rozpuszcz sobie, zobacz. Bo ja wszystko otwieram. No bo wszystko mi wyrywasz. A przepraszam bardzo, napiję się teraz soku wypasionego z kolei. A więc urodzinowe ciasto wygląda w ten sposób. Mamy narysowane lody. Nie wiem, czy to o tak będzie tak, widać. Tak, widać, bo nie. Może podzielimy się taką kostką. To na pewno będzie słodkie. Jest słodkie, ale jest dobre. Czuć taki krem. Myślę, że będzie bardziej słodkie, na szczęście nie jest. Dla mnie 8 na 10. Dla mnie to jest 5, to jest, bo to jest jak zwykła czekolada, tylko po prostu ładnie wygląda. No i w sklepach normalnie jest droga, nie? No nie, czy ona się czymś, ona w ogóle wyróżnia się, czy nie? Ze składem, czy coś? Niby tak. A 92% ma. Najlepsze jest to, moi drodzy, chciałabym tutaj podkreślić, że Jacek ma przed sobą 4 kubki. W jednym ma wodę, w drugim ma maczę, czy jak to się tam nazywa. W trzecim ma sok jabłuszkowy, a w czwartym ma wodę po ryżu. Trzeba coś zabić tym te słodkie. Nie biłem. Więc ma 4 szklanki przed sobą, jest bogaty. I teraz ja losuję. Znowu. No i mamy kolejną powtórkę z poprzedniego boksa, której nawet nie otwieraliśmy, bo są to poki, które są nam znane. I są w tym samym smaku truskawkowym. Czy na aplikacji jakaś jest. Więc my już je znamy. A skąd one są? Bo wtedy nie powiedzieliśmy. To jest Japonia przecież. Aha, one są z Japonii, więc też nie będziemy ich otwierać, bo po prostu nie chcemy marnować jedzenia. Tak, kiedyś uda się nam zbierać pieniędzy, bo trochę 11 tysięcy, a więcej kosztuje wycieczka tam. To ma taka cała kontakt. To mogę jeszcze raz ten losować? Tak, całe, chyba całą ciężarówkę to przywiezie. Tylko poki. Chciałabym coś mniejszego, może to. I to też już mieliśmy, tylko że w innym smaku. I znowu japońskie, albo jakieś inne. I znowu japońskie gumy. Mieliśmy tak, je to, w poprzednim boksie, tylko mieliśmy... Tu mamy niebieskie, a wcześniej mieliśmy różowe. To sprawdzimy sobie. To widzę, że cytryna tu będzie już. No trochę te z całego świata tak się powtarzają. Myślałam, że będzie tam, że w każdym boksie jest co innego. No kiepsko to. A widać, że tutaj się wszystko powtarza, tak samo więc... opakowane, tak sobie o... Tylko są niebieskie. Tamte były żółte. Tak jak kształt na cytynki takie mają niby. Ale one mają te właśnie, to są te gumy z takim fajnym teksturą. Ale nie wiem, co to jest guma, czy po prostu takie żelki robią na gumy. Nie, to są gumy. Nie połykaj tego. Żeby nie. Bo to są gumy. Dobra, to nie. Dobre są. Te są chyba nawet lepsze niż tamte. Bo są takie kwaśne.
Dla mnie 9 na 10. Nie, to połknąłem. Znowu połknął. Bo dobre jest. Dla mnie to 7 jest już. Bo no jest kwaśne, czyli nie jest słodkie. Jak straszliwie, nie wiem co. To mamy teraz jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem, co to jest. Co? To jest w to. To są glony. Tajlandii pewnie. To są glony. To są glony, co. Nie, Korea. Robi się sushi na przykład albo coś. Tutaj nawet masz jakąś instrukcję. Widzisz, że masz sushi, że masz tak, że masz do jedzenia to jeść. I możesz to tak spróbować. To możesz zjeść samo, czy nie? Tak. Bo ta pokazała, że jakbyś nie można było zjeść samo. To są glony. To nie będzie dobre, to będzie bardzo złe. No oczywiście są fani, którzy lubią takie rzeczy, ale ja... Na pewno w Azji. Nie rozwal tego, Jacek, bo ty tak sobniecisz wszystko. To są paseczki, Jacek. Aha. O, kuszka. Co to pokaż jest? Pokaż to do kamery. To jest jakiś taki mokka chyba, czy co to jest? Boże, jak to śmierdzi. I tu masz takie... Proszę. Kuszka, co to jest? Pokaż do kamery. Taki prawie wszystko czysty, taki papierek normalnie. No to jest glon. Smacznego! Jak to zjeść w ogóle? Normalnie, wsadzić do japy. O Jezu, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja spróbuję taki kawalątek. To smakuje jak? Taki, o, widzicie? Spróbuję. Jakaś przyprawa normalnie. Taka słona. Ja bym ryby jadł prawie. No, ja bym ryby jadł. Fuj! Fuj! To pachnie w ogóle rybą, jak ktoś zje. Dajcie czymś zajeść. Może być. Ja muszę to zajeść. Dla mnie to... Ja nie lubię ryb ogólnie, więc aha, to nie jest dla mnie. Weź to schowaj. W ogóle najlepiej po worek jakiś to worek zamknij, bo ja zaraz się zrzygam. Teraz by to chodził. Zero. Zero. Dla mnie to jest takie 4. Będziesz to jadł, czy to zanosisz w swojej rodzinie? Moja rodzina zaniesiemy, zobaczymy, ciekawe jakie tam mają reakcje. Bo moja tego nie będzie chciać. To ty wylosowałeś, to teraz ja. No. Mentos, a specjalnie jakiś smaku... Co? Lukrecji. Lukrecji? To no. Takie liście. To są te żelki czarne, lukrecja. No kuśka, nie lubię lukrecji. Mentos o smaku lukrecji! Jacek będzie jadł, spójrzcie jak. Nie muszę tego próbować, zejdziemy tego próbować nawet. No próbuj. Dlaczego ma próbować? Trzeba spróbować, nie ma. Ja spróbowałam tamtego. Widzę, że nie smakuje lukrecja. Dobra, teraz tak. Początek nie był lukrecją, a potem była nagle. Co? Mówiłem ci, że będzie potem będzie 2 litry lukrecji. Dobra, ale skąd to jest? Jest jakaś woda jeszcze? Masz. Boże, kto to je? Nie, to lubią. Zero. To nie jest boks dla mnie. Mówi Holandia tutaj napisane jest, ale nie wiem, czy jest z Holandii. O, twoja ocena? Nie lubię lukrecji, więc dla mnie to jest 3. To proszę, losuj. Bo dało się zjeść, dlatego ma 3. No, taki orzechowy. Wygląda jak chałwa trochę, ale jest za biała na chałwę. No. Espania. Nie wygląda na mnie ciekawie to, może patrzeć. Dla mnie nie wygląda, że to jest chałwa, bo miałam nadzieję, że to jest chałwa, ale to jest mięciutkie. Fajne, nie wiem co, nie wiemy co to jest. Zapomniałeś, że się nazywa takie coś, widziałem jakieś sklepa podobne. A gdzie są te nożyczki, żeś przyniósł i schował? Zniosły się pod ciężarem wszystkiego. Ja ugryzę kawałek. No to wyjdź. Ej, to jest jakaś tektura, czy to tak ma być? To ma być taki opłatek. Dobre. Orzechowe, mięciutkie. Nie kupiłabym tego. Ale dam temu 4 na 10. Ale nie kupiłabym. Też tego nie będziesz jadł. Nie, jak papier bym jadł to. Trzeba to zabrać to. Ja bym, to smakuje jak papier. No teraz ja losuję. A może ja ocenię? A, może ocenię. Dziękuję. Dla mnie to jest jak papier, czyli 2 to jest. Ja powiedziałam 4.
I kolejne. I jest to hałwa. Ja uwielbiam hałwę. Jest to hałwa z... w Turcji. Turecka hałwa. Mniam. Hałwa turecka. Znowu na to ci pokazałaś. No co ci odwrotnie pokazuje? To jest kamera, no. Hałwunia. Hałwa to jest? Mhm. O kurczę. Dobra, ale jadłam lepsze. Nie lubię hałw. To schowaj ją do środka, bo to tak zrobiłam. To chowaj. Żeby... bo ja tego nie zjem. To jest jeden. Dla mnie to jest 7 na 10. A ja tak nie lubię hałwy, nie wiem dlaczego. Ja też nie wiem. Spojrzę do boksa, zostały dwie rzeczy. Proszę, możesz wylosować. Coś dla mnie chyba jest. Teraz w końcu cukierki bardzo ostre. No to nie dla mnie. A, bo cynamonem, bo już w końcu nie wiem. Cynamonowe cukierki, ostre cynamon. Pewnie one są z USA. Producent of Mexico. Meksykańskie. I tu masz otwarcie, jakby co, nie rozwal. Dobrze. Już rozwalił. Masz jedną? Pokaż jak wygląda. Jak... jest to taki cukiereczek. No 3-4. 3-4. Dziękuję, że nie. Chyba nie. O! Pali! Trochę tak. Rzeczywiście cynamon jest. Nie mogę. Poczułam i dlatego wyplułam. I ostre, i cynamon. Właśnie, nie masz cynamonu. No, ja nie mogę cynamonu. Zapomniałam. Ale ryzykowała życiem. Uśka. Ja zbijam teraz dopiero. Aha, tylko cynamon. Myślę, że coś gorszego będzie. Dla mnie nie. Dla mnie tak, no dwa nie były najgorsze, ale... piątka to jest. Myślałem, że to będzie takie opakowanie, wygląda jak ostre, że nie wiem co... I coś tam jeszcze mamy? Tak. Jedna rzecz. Coś, co już mieliśmy. To samo dokładnie? Tak. Guma o smaku coli. Już ją mieliśmy w poprzednim boksie, więc nie będziemy otwierać. Damy komuś, znajomym czy coś. To ja nie wiem, czy ta twoja piękna strona, co mówiłaś, że jest twoja ulubiona, czy dalej jest dobra ulubioną, jeżeli powtórki mam to samo na kroku, czyli po prostu albo zamawiają to partiami, po prostu wrzucają sobie co chcą, co mają z tych partii, ale nie, jak tutaj to robią. No było dużo powtórek, ale były też nowe rzeczy, tak jak hałwa, tak jak to coś, te ostre. Ja jestem ogólnie zadowolona, a jeśli wam podobają się takie filmy, to zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominął was żaden film. A dzisiaj wam dziękujemy, żegnamy się z wami, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! No heja.